welcome to. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around and then I remember. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym na sezon wiosna-lato 2022. Dlaczego postanowiłam kupić nowe ubrania? Głównie wzięło się to z porządków w mojej szafie. Jak pewnie pamiętacie, pojawiła się niedawno pierwsza część sprzątania moich bluzek z krótkim rękawkiem. Tam też nie pokazywałam Wam wszystkich bluzek, ale bardzo dużo pozycji z mojej szafy wyleciało. Teraz jestem już po drugim etapie porządku i słuchajcie, okazało się, że prawie 40% mojej szafy niestety z bluzek z krótkim rękawkiem musiało wylecieć. Wiedziałam, że mam bardzo dużo staroci, bardzo dużo rzeczy, których nie nosiłam, ale jakoś tak chomikowałam to w szafie. Jak właśnie z długim rękawem miałam w miarę porządek, tak niestety właśnie w krótki rękaw to był najgorszy syf u mnie i powiem Wam, że jakoś tak miałam sentyment do tych bluzek, chociaż wiedziałam, że ich tak naprawdę nie zostawię. Dlatego teraz stwierdziłam, że robię generalne porządki, a że ja, jeżeli chodzi o sezon letni, wymieniam koszulki codziennie, często je piorę, moje koszulki są też bardzo malutkie, więc żeby mieć pełen bęben, muszę co najmniej 3 tygodnie wstrzymywać pranie. Dlatego też potrzebuję tych ubrań sporo, żeby mieć komfort, że zawsze mam się w co ubrać, zawsze mam w czymś porządnym do nagrania, czy też właśnie na jakieś spotkanie mam dobre bluzki. Dlatego też zamówiłam sobie paczki na Handeimie i przy okazji wrzuciłam tam 3 sukienki. Ale potem stwierdziłam, że mam ochotę się jeszcze przejść po sklepach i zobaczyć. I okazało się, że są fajne promocje. I jak sieciówka takich standardowych prawie nic nie znalazłam, to największe zakupy zrobiłam stacjonarnie w Handeimie. Chyba widać, że lubię ostatnio ten sklep. To słuchajcie, jeszcze kupiłam rzeczy w Kiku, w Sinsay i w Pepco. Dlatego też stwierdziłam, że nagram dla Was taki szybki haul. Jest trochę rzeczy, które na mnie nie pasuje, jest trochę rzeczy, które będę musiała zwrócić. Jest jedna sukienka, nad którą się zastanawiam, ale o wszystkim oczywiście Wam powiem zaraz, pokazując konkretne rzeczy, więc już nie przedłużam i przechodzimy do haulu. Jeżeli chodzi o Kik, to powiem Wam tak. Nie planowałam zakupów w tym sklepie i w Polsce nigdy wcześniej nie robiłam zakupów odzieżowych, właśnie jeżeli chodzi o Kika. Wcześniej, tylko w 2014, jak byłam w Chorwacji, to właśnie w Kiku spodobało mi się kilka rzeczy i je zakupiłam i chyba niektóre mam do dzisiaj, a tak to w Polsce nigdy nie mogłam znaleźć nic ciekawego. I skusiły mnie spodnie, słuchajcie, które były na wieszaku przed sklepem i teraz Wam je pokażę. Zobaczcie, one wyglądają w ten sposób i to są zwykłe krótkie spodenki. To jest rozmiar 134x140 i słuchajcie, dlaczego się na nie zdecydowałam? Ponieważ one kosztowały, już Wam mówię, bo tutaj mam metkę przy sobie, 8,99 i są świetne, będą się nadawać właśnie na lato do noszenia po domu. Ja właśnie w takich spodenkach raczej nie wyjdę na zewnątrz, ale po mieszkaniu bardzo fajnie będą się sprawdzać, czy też można będzie je zastosować jako spodnie do piżamy, więc się na nie skusiłam, bo powiem, że tak jak nie miałam spodni do ćwiczeń, czy po prostu taki spodni do chodzenia, to również wszystkie krótkie spodenki mi się pokończyły, dlatego też cieszę się, że dostałam coś ciekawego. Skoro dobrałam sobie te spodnie przed sklepem, to stwierdziłam, że wejdę i zobaczę, co jest na wieszakach. I najpierw zobaczyłam taką fajną bluzkę, zobaczcie, która była za 7,99. Jest to zwykły t-shirt, ale w paski ze świetnym połączeniem kolorystycznym, ponieważ jest to bluzka w biało-żółte paski z elementem różowych, delikatnych, bardzo cienkich paseczków. Też mi się spodobała, bo ma troszeczkę inny krój. Nie jest taka standardowa jak te moje zwykłe t-shirty z Handeimu. Ma też bardzo przyjemną, grubszą bawełnę i bardzo na mnie pasuje i odpowiada, więc oczywiście tą bluzeczkę sobie zostawiam. I muszę Wam powiedzieć właśnie, jeżeli już kupowałam tak stacjonarnie jakieś t-shirty, to starałam się wybierać coś, czego nie mam w swojej szafie i coś, co będzie w miarę oryginalne. Na koniec pokażę Wam sukienkę z Kika, nad którą się zastanawiam. Jeszcze nie wiem, czy ją wrócę, czy ją wymienię, ponieważ jest to taka przepiękna czarna sukienka, jak możecie teraz zobaczyć, w rozmiarze 128 i kosztowała 34,99. Bardzo mi się podoba, bo zobaczcie, jest kompletnie niedziecinna. Niestety jest dla mnie zawiązka w biuście. I teraz ja nie pamiętam, z jakiego ona była działu, czy to było z tej większej dziewczynki, czy z mniejszej, więc pójdę do sklepu i zobaczę, czy będzie większy rozmiar i jak bardzo będzie się tutaj w biuście różnić. Bo jeżeli będzie nieduża różnica, a będzie dużo dłuższa, to ją po prostu zwrócę, a jak nie, to spróbuję wymienić. Więc jeszcze się tutaj nad tą pozycją zastanawiam. Podejrzewam, że raczej
zwrócę, ale być może uda mi się właśnie dostać większy rozmiar. Jeżeli natomiast chodzi o Pepco, to dostałam tam dwie rzeczy. Na początek pokażę Wam fajny t-shirt, fajną bluzkę, którą można zwężyć po bokach. Jest ona w bardzo unikatowym kolorze. Jest to kolor różowy, ale właśnie taki przybrudzony. Bardzo fajnie wygląda i bardzo ładnie mi wygląda właśnie do mojej cery. Takie czarne kropki i to jest rozmiar 116 za 10 zł. Druga rzecz natomiast, którą kupiłam, to jest to sukienka, którą mam dzisiaj na sobie i jest to sukienka właśnie taka w zielone kwiaty i to jest bardzo przyjemny materiał, bo to jest taka żorżeta, tak moja mama powiedziała, że to jest materiał żorżeta i to jest bardzo śmieszna rozmiarówka, bo słuchajcie, to jest sukienka na 1,40 m i pasuje idealnie, nawet ta gumeczka tutaj u góry fajnie się układa i ona była za całe 20 zł, więc z tej sukienki jestem mega, mega zadowolona i dzisiaj byłam właśnie na małej takiej obiedzie i kawie u moich dziadków, ponieważ mieliśmy tam taką małą uroczystość rodzinną, ale bardzo skromną i bardzo krótką, dlatego jeszcze zdążyłam dla Was nagrać ten film dzisiaj i stwierdziłam, że będzie to idealna sukienka na tą okazję i wszystkim się bardzo moja kreacja podobała i jak wrzuciłam ją na Instagram, to też piszecie mi bardzo fajne komentarze, za które dziękuję i z tego zakupu jestem mega zadowolona i wiecie co, ja już coraz bardziej przestałam zwracać uwagę na rozmiarówkę, jeżeli chodzi o ubrania, tylko sprawdzam, żeby to był fajny materiał, żeby się ładnie układała, żeby była właśnie nie dziecinna i żeby się dobrze w tej rzeczy czuła. Czasami jest to 1,10 m, czasami jest to 1,16 m, a czasami jak widzicie 1,40 m i powoli oduczam się tego, że każdy sklep ma swój rozmiar i nie powinnam się tymi rozmiarami tak przyjmować. Dzisiaj natomiast udało mi się kupić 3 rzeczy. Dwie z nich to są bluzki z długim rękawem. Ja wiem jak to brzmi i tutaj mamy sezon letni, ale były bardzo fajne promocje, więc się zdecydowałam. Pierwsza z nich to jest bluzka w rozmiarze 116 i ona kosztowała 7,99 zł. A zobaczcie jaka jest fajna. Bardzo ładny materiał, taki bardzo rozciągliwy, bardzo przyjemna bawełna. Fajny nadruk i ja wiem, że wolę jednak bluzki, które mają paski, kropki, a najbardziej lubię właśnie koszulki bez żadnego nadruku. Ale tutaj za tą cenę stwierdziłam, że mogę sobie pozwolić, bo materiał jest naprawdę super przyjemny. Druga bluzka jest z tej samej serii, co jest najzabawniejsze w tym wszystkim. Ma inną cenę, ponieważ jest to kolor taki przybrudzony, różowy, ale słuchajcie, ona kosztuje 9,99 i to też jest rozmiar 116, więc jak najbardziej z tych dwóch pozycji jestem zadowolona. Oraz dostałam takie oto spodenki, zobaczcie, to są zwykłe shorty, takie granatowe, białe paski, to jest rozmiar XS, bo to są z działu damskiego i one były dość drogie, bo kosztowały 39,99, jak na shorty to sporo, ale tak jak Wam mówię, szukam bardzo przyjemnych, krótkich spodenek do chodzenia po domu teraz na sezon, bo podobno idą do nas upały, więc coś czuję, że takie spodenki mi się naprawdę przydadzą. Przechodzimy teraz do zakupów z H&M-u. Na początek może Wam pokażę rzeczy, które wybrałam stacjonarnie, ponieważ w sklepie udało mi się wyhaczyć dwie sukienki oraz dwie koszulki. Jeżeli chodzi o sukienki, to pierwsza jest taka brudno-fioletowa, właśnie w takiej białej cętki. Bardzo lubię ten wzór i też bardzo lubię ten materiał. Pasuje na mnie idealnie, to jest rozmiar 110-116 i ona kosztowała 25,99. Druga sukienka jest troszeczkę droższa, ale ja już taką w swojej szafie mam, brązową, dlatego też zdecydowałam się na zieloną, jak możecie zobaczyć. Jest w przepięknym, takim przyzgaszonym, jasnym, zielonym kolorze. Strasznie mi się podoba i też w tej brązowej bardzo dobrze się czuję, dlatego tutaj kupiłam również tą zieloną, żeby po prostu mieć na wymianę. I słuchajcie, ona jest w rozmiarze 110-116 i ta sukienka była najdroższa, jeżeli chodzi o mój stacjonarny zakup, ponieważ kosztowała na metce 39,99, ale ja też tutaj skorzystałam z tej promocji 3 za 2. Wybrałam sobie taką ciemną, szarą bluzkę, widzicie, w takie drobny nadruk i to jest rozmiar 110-116 i ona była za 19,99 i te trzy rzeczy pasują na mnie idealnie i na nimi się nie zastanawiam, już je schowałam do szafy i na pewno będę nosić. Natomiast mam jeszcze jedną bluzeczkę, której wzór mi się strasznie podoba, ponieważ jak możecie zobaczyć, jest to ten wzór w niebieski, w te białe kwiatuszki, białe stokrotki, które jest ostatnio bardzo modny i to jest w ogóle bluzka w rozmiarze 122-128, też za 19,99 i powiem Wam, że cały czas się nad nią zastanawiam, czy ją nie zwrócę, ponieważ ona jest z innego rodzaju materiału i jest strasznie przyległa i obcisła.
ona nie jest, wiecie, za mała, tylko to jest ten typ bluzki, który się do was po prostu przykleja i dopasowuje. I powiem wam, że ostatnio wolę jednak troszeczkę luźniejsze fasony. I to nie dlatego, że jestem gruba i po prostu staram się to ukryć, tylko po prostu swobodniej się w tym czuję i nie lubię, jak mnie ubrania opinają. Ale jeszcze się zastanawiam, bo strasznie mi się podoba ten wzór i teraz nie wiem, czy wziąć większy rozmiar, muszę to jeszcze przemyśleć. W sklepie online handlemu zrobiłam bardzo duże zamówienie, ponieważ wziąłam troszeczkę rzeczy do przetestowania, ale też chciałam uzupełnić właśnie braki w swoich czystych takich jednokolorowych koszulkach i zamówiłam 3 paczki koszulek, niestety jedną paczkę będę musiała zwrócić. Jest to paczka, w której znajdowały się 3 bluzki, biała, różowo i ciemnoszara i niestety to są zwykłe takie t-shirty i one są bardzo nierozciągliwe i wygląda w nich po prostu jak napakowana szynka, są stanowczo za małe, więc musiałam je zwrócić i tutaj cena tej paczki to była 59,99 i był to rozmiar 110-116. Natomiast zamówiłam 2 paczki t-shirtów, które się nazywały bawełniany t-shirt i to jest różnica, bo tamta się nazywała zwykły t-shirt, a tutaj są bawełniane i właśnie wybrałam sobie 2 zestawy. Jeden zestaw to jest 10 metr 16 za 99 zł i 99 groszy i to są takie tęczowe kolory, bardzo wyraźne, bardzo fajne takie na lato i jest i niebieski, i żółty, i różowy, jak teraz możecie zobaczyć na przebitkach. Bardzo fajna paczka, ubrania są świetnej jakości i idealnie na mnie pasują i są, słuchajcie, w tej samej rozmiarówce co poprzednia paczka, którą zwracam, a tutaj jeszcze jest mam luz, więc zobaczcie, ta sama rozmiarówka, a jaka różnica właśnie w rozmiarze. Natomiast jeszcze druga paczka, którą wybrałam, to jest również 5-pak i to są bardziej już takie stonowane kolory, bo jak możecie zobaczyć, tutaj są bardziej takie pomarańcze, brązy, lekki, delikatny fiolet. I tutaj mamy też rozmiar 110-116, pasują idealnie i też kosztowały 99,99, więc jeżeli chodzi o koszulki, to zostawiam sobie te 2 paczki, a ten 3-pak oddam. Jeszcze zamówiłam 3 sukienki i niestety jedna sukienka jest totalnym failem i też tą sukienkę będę oddawać. I jest to, zobaczcie, sukienka w taki bardzo śmieszny wzór. On mi się trochę kojarzy z wzorem motocyklowym, nie wiem czemu, ale no, ona była w promocji za 15 zł, dlatego ją rzuciłam do koszyka. I ona jest, słuchajcie, na mnie za mała. Niestety się nie rozciąga, a jest rozmiar 110-116, więc oczywiście będę musiała ją zwrócić. Następnie zamówiłam 2 sukienki z tego samego stylu w 2 kolorach, ponieważ na początku miałam zamówić tylko białą, ale nie było mojego rozmiaru i białą zamówiłam, słuchajcie, w rozmiarze, tylko sprawdzę, jest to rozmiar 122-128 i ta biała sukienka kosztowała 49,99 i zamówiłam też sukienkę fioletową z tej samej, właśnie z tego samego stylu, tylko zamówiłam już ją 110-116 i wyobraźcie sobie, że nie ma praktycznie pomiędzy nimi różnicy, jest 0,5 cm różnicy z boku, jeżeli chodzi o szerokość, natomiast jest chyba 2 cm, jeżeli chodzi o długość, więc praktycznie niczym się nie różnią i ta jest właśnie, tak jak wspomniałam, 110-116 fioletowa i ona kosztowała też 49,99 i miałam początkowo wybrać jedną, ale później moja mama powiedziała, że jedną sobie mogę wziąć na prezent na imieniny, bo taki spóźniony, więc dostałam jedną od mojej mamy, więc sobie te 2 sukienki zostawiam, bo są naprawdę przepiękne, ja przepięknie w nich wyglądam, świetnie się czuję, więc stwierdziłam, że będą świetne na jakieś fajne takie okazje. W momencie, kiedy się zorientowałam, że ta jedna paczka bluzek na mnie nie pasuje, stwierdziłam, że domówię sobie jeszcze jeden 5-pak i wybrałam taki wzór marynarski, ponieważ tutaj jest niebieska, granatowa, takie czerwona, właśnie biała w czerwone paseczki. Strasznie mi się te bluzki spodobały, aż miałam jeszcze kupon, one normalnie też kosztowały 99,99 w rozmiarze 110-116, aż miałam kupon za poprzednie zakupy i punkty, to zapłaciłam za to 89,99 i teraz jestem już wyposażona co najmniej na 2 sezony w zwykłe t-shirty i powiem wam, że bardzo się z tego powodu cieszę. Trochę żałuję, że tą jedną paczkę bluzek muszę odesłać oraz tą sukienkę, ale jak widzicie, nawet składałem zamówienie, kiedy znam swoją rozmiarówkę, nie zawsze ze wszystkim się trafi. To już by były wszystkie rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie. Dajcie znać, czy coś wam się spodobało, jak wyglądam w tej sukience i czy radzicie mi jakąś rzecz zostawić, wymienić, właśnie co zrobić z tą czarną sukienką, czy szukać większego rozmiaru, czy zostawić tą bluzkę właśnie niebieską, czy ją oddać, czy
czekam tutaj na wasze komentarze. Jeżeli wam się udało coś fajnego kupić na ten sezon, to napiszcie mi to proszę w komentarzu i się podzielcie. A jeżeli wiecie o jakichś fajnych promocjach, czy o fajnych właśnie ubraniach, które są w nadziale dziecięcym, ale nie są kompletnie dziecięce, to też możecie mi dać znać. Witamy po raz drugi Guziczka w tle na filmie. Ja z tego miejsca wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu. I dziękuję wszystkim, którzy lajkują, komentują, subskrybują, udostępniają moje filmy. Nagrywanie dla was to czysta przyjemność. Ale z tego miejsca w szczególności dziękuję moim patronom oraz wspierającym. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wspieracie rozwój tego kanału. I dzięki wam mogę nagrywać coraz to ciekawsze treści. W kolejnym filmie widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it.